Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moje kochanie, przygotowałam dla Was bardzo ciekawy materiał i chcę z Wami nim się podzielić. Ponieważ ludzkość, jaka ziemianie, jesteśmy bardzo przywiązani do Słońca, i dlatego mnóstwo osób potrzebuje Słońca na co dzień, dlatego wiele osób, którzy Wiedzą o tym, że Słońce mocno wpływa na nas. Kiedy długo nie ma Słońca, wpadają w depresję, źle się czuję, zły nastrój itd. Tak to wcale tak nie musi być, bo nie Słońce Waszą pogodę ducha buduje, tylko Wy sami. Ale jesteśmy połączeni ze Słońcem, jak najbardziej. I dawno temu ludzie dobrowolnie odeszli od Słońca Ra, abyśmy nie pamiętali, kim naprawdę jesteśmy, nie pamiętali naszej mocy i boskości. Narzucono nam sztuczną inteligencję, którą obecnie wzmacniają, dając różne zabawki, żeby człowieka odwieść od samego siebie. A uwolniwszy swój intelekt i swoją moc, ludzkość przestanie być posłuszna. Nasza planeta nigdy nie była dzielona od kosmosu. Jest też jednością ze Słońcem. Nasze pokrawieństwo z Ziemią daje nam ogromną siłę. Ogromną. Ale ludzie ją odrzucili. A co dostali w zamian? Broń nuklearną i chemiczną. Sztuczną inteligencję i kompletną dysfunkcję naszego mózgu i rdzenia kręgowego. Ludzkość wykorzystuje swój mózg tylko na 2%. 2% to jest prawda, gorzka prawda. Ludzie czczą szaleństwo, ale naszą cywilizację przyszli ratować nasze bracia galaktyczne, którzy koncentrują się teraz na naszym zrozumieniu. Populacja Ziemi gra mgławica, nadal wzmacnia daturę na planecie, która tak bardzo nas kocha, która nas pielęgnuje, która nas chroni. A nasz czas ucieka. Robimy wszystko dla dobra kogoś. przeżyje się przynajmniej dzień lub dwa, które przeżyliśmy w naszym zrozumieniu w służbie stwórcy. Służba jest bezpośrednim połączeniem z duszą. Z powodzeniem ją zmaterializowaliśmy. Uczyniliśmy z niej bałwochwałczynię. Galaktyczne bracia, patrząc na nas, są przerażeni, widząc, co robimy. Uratujcie przynajmniej swoje dzieci, jeżeli nie chcecie sami się ratować, mówią nam. Wzywają nas do przybudzenia. Przypominają nam, kim jesteśmy. Nasze fizyczne wcielenie składają się z wielu sublimacji i aspektów. Zmiana na naszej planecie nie zaczęła się od tego, że niektóre destrukcyjne cywilizacje podejmowały jakieś decyzje. Świat zmienia się globalnie. Cały wielki absolut się zmienia. Zawsze się rozszerza. To jest jego właściwość. Niektórzy mówią, że cała siła jest w nas, nikt nam nie jest potrzebny. Niby nam pomagają, pomagają, a nic nie robią. A myślicie, że przyjdę i za Was zrobię, zmienię Waszą świadomość? A Wasza moc jest taka, że nawet nie możecie postawić się swojemu naczelniku, swojemu przyłożonemu. Taka moc jest w Was. Dla świętego spokoju wszystko robicie żeby, nie daj Bóg, nie z pracy lub, nie daj Bóg, coś nie zrobili, w waszym zdaniem, niemiłego. I to rozszerzenie nasiliło się w 2012 roku. Ziemia była w bardzo ścisłym stanie, wokół niej stała krystaliczna siatka stworzona przez Nibiru i tych, którzy im pomagali. Teraz ta siatka się zawaliła. Ona po prostu rozpada się na pikseli. Siatka wpływała na ludzkość, utrzymywała naszą świadomość i bezsilność. W falach mózgowych jest płyn, który zaczął się aktywować to jest animacja. Kiedyś mówiłam Wam, że zarejestrowana nowy narząd w mózgu człowieka ja nie pamiętam, jak on się nazywa który wychodzi na tomografii i rezonansie. On się nie pojawił, on nie urosł, on po prostu aktywował się. Zaczęła być aktywowana tylko u tych, którzy tego chcą. Chcę zaakceptować. Wybieram przejście. Ja jestem. Konieczne jest, aby nasza gracisa przynajmniej częściowo przemówiła, chociażby mrugnęła. Teraz nadszedł czas, aby animacja się wydarzyła. Wzmacniając fale mózgowe, możemy wpłynąć na ostateczne rozszerzenie świadomości. A na świecie nastąpią globalne zmiany. Ogromna część populacji się budzi, i tak się dzieje. Ponieważ każde słowo, każda myśl ma dla nas ogromne znaczenie, gdzieś straciliśmy w sobie prawdę stwórcy i nasze połączenie ze Słońcem Ra i ze swoim wyższym Ja. Musimy się zmienić. Konieczne jest słuchanie splotu słonecznego w sobie. W każdym z nas jest iskierka, która jasno pokazuje, że jesteśmy wielowymiarowymi i te aspekty należy uwzględnić. Tylko trzeba usłyszeć swoje wyższe ja. A teraz jest wyjątkowa okazja, żeby zaakceptować te strumienia. Przyjmując 5D, мышлением ленивым, из них считается самым. Для этого особ до свеча замешание. Наша рассудная часть есть иная для каждого, а для велика из просто выполнена позорами. Только светло можно ее превратить, потому что разум, наш умысл значимы и конечны. Не можно без них жить. Узнав это, мы убираем один из первых барьеров Które dzieliły roztodny związek z podświadomością, odkryto w sobie, uświadomiono sobie, ile czasu zgadzaliśmy i szanowaliśmy nasz rząd: rząd światowy, rząd krajów. I trzeba powiedzieć wprost, że to inne cywilizacje niskowibracyjne rządzili boskimi istotami. Zmieńmy to. Nie do stwórcy należy wysyłać swoje oburzenie. To my sami wybraliśmy posłuszeństwa, uległość. wybraliśmy bycie oszukanym. I na to dawaliśmy swoje przyzwolenie i nadal dajemy. Ja w ostatnich czasach spotkałam się z takimi sytuacjami, gdzie mężczyźni. Dojrzali mężczyźni mówili takie rzeczy, że dla świętego, dla świętego spokoju on to zrobi. A ja na nich patrzyłam i myślałam, czy Wam nie wystarczy tego, co Wy widzicie teraz, co robiliśmy wiekami dla świętego spokoju, nie chcąc wyrazić siebie i postawić sprzeciw? To nie dziwcie się, moi drodzy, że teraz taki absurd. Dzieje się na całym świecie, który wy widzicie na własne oczy, który rozświetlacie, i to wszystko wychodzi. To było to wszystko było za naszym zgodą. A teraz jest czas postawić ten okres przez światło, przez niepozwolenie kazać wam, co macie robić, przez Słuchanie siebie przez łączenie ze swoim wyższym ja. I tylko wasza dusza ma wiedzieć, co wy macie robić, i tylko wasza dusza ma decydować, jaką drogą iść i jakie decyzje podejmować. Nikt nie ma prawa narzucać. A jeżeli chcecie to robić dla świętego spokoju, to znaczy, że jesteście tam, gdzie byliście tysiące lat temu. Ale chwała Bogu są tacy, którzy mówią nie. Nie dla przemocy, nie dla rozkazów absurdalnych, nie dla wchodzenia w moje życie z butami. Tylko ja jako osoba духова Только я, как особа сознания, могу децидовать о своем лёсе и о своем житии. Вместо изменяйте, мои дорогие, свою сознанием, изменяйте свое жизнь. и в таде, на правда, мы разом сбудуемы рай на нашей пенькной, чудовенной земле. С вами была Ирина.